Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejny odcinek z Zagrajmy w Harry Potter i Komnata Tajemnic na PC-ta. Moi drodzy, poprzednim razem, w poprzednim odcinku musieliśmy dostać się do lochów, czyli do miejsca, w sumie w którym jesteśmy teraz, ale żeby nie było, bo wybronię się z tego, musieliśmy dojść do specjalnego pokoju, gdzie tam trzeba było zdobyć składniki do eliksiru wielosokowego. No i cóż, jak w ogóle stoimy z kartami? Z tego co wiem, tutaj chyba był secret. I eliksirów. Lepiej uważać na Snape'a. Alo? Z tego co ja pamiętam, był tutaj secret, tylko pytanie, czy on mi się zaliczył, ten secret. Czy będę musiał na nowo go zbierać? To jest dobre pytanie. W każdym razie, co będziemy dzisiaj robili? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Zobaczymy, co tam dzisiaj będziemy robili w dzisiejszym odcinku. Skrzynka jest, jak widzę, zamknięta. Więc chyba... No. Muszę zabrać jeszcze raz tą samą kartę. No troszeczkę szkoda, no ale trudno się mówi. Nie będę już czytał jakby opisu tamtej karty, no bo znamy go doskonale. Więc teraz stąd wychodzimy sobie. Wychodzimy sobie stąd dokładnie w ten oto sposób. Cześć, Harry. Hej, znalazłem róg dworożca do eliksiru. Świetnie. Ciągle jeszcze szukam następnego składnika, ale niedługo go poznam. Na razie dodam to do eliksiru. Zakładają klub pojedynków. Pierwsze spotkanie dzisiaj. To może być ciekawe. Jeśli chcesz się nauczyć pojedynkowania, przyjdź do wielkiej sali. Okej, czyli już po prostu po tym, jak zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić, czyli zebrać te odpowiednie składniki, to teraz możemy dostać się do wielkiej sali, by tam rozpocząć pojedynek. Tak jak to już zresztą było przed chwilą nam powiedziane. A Snape, co nam będzie ciekawego miał do powiedzenia? Jeszcze raz cię złapię na węszeniu, Potter. Odejmę punkty domowi. Dobra, zamknij mordę. Nic ciekawego nie mówisz. Dobra, możemy w takim razie stąd iść. I zobaczymy, co tutaj będzie miało miejsce. W sumie to nawet nie było żadnego loading screena, po prostu lecimy do wielkiej sali, tak jak ten uczeń nas tutaj prowadzi. A to w ogóle swoją drogą to jest Ron? Nie, no to nie jest Ron, bo Ron zupełnie inaczej wygląda. Musiałem się w sumie upewnić, ale po chwili namysłu raczej słusznie zauważyłem, że to Ron nie jest, więc... Ty podrabiańcu jeden, kurde, się pod Rona chcesz podszywać. Śmieciu jeden. Ron jest jedyny w swoim rodzaju, pamiętaj. Czy wszyscy mnie widzą? Czy wszyscy mnie słyszą? Znakomicie! Założyłem klub pojedynków, by nauczyć was samoobrony. Spotkania klubu będą codziennie w przedsionku obok wielkiej sali. W czarodziejskim pojedynku celem jest unieszkodliwienie przeciwnika. W pojedynkach możecie używać trzech zaklęć. Rictu Sempra przewraca przeciwnika i odbiera mu energię. Mimble Wimble, które nie pozwala przeciwnikowi poprawnie rzucić następnego zaklęcia. Expelliarmus, które odbija zaklęcie z powrotem do przeciwnika. By wybrać zaklęcie, przeglądaj je za pomocą klawisza spacji lub prawego przycisku myszy. By rzucić wybrane zaklęcie na przeciwnika, wciśnij lewy przycisk myszy. Przytrzymując przycisk dłużej, możesz dodać więcej mocy zaklęciom Rictu Sempra i Mimble Wimble. By przystąpić do pojedynku, trzeba wyłożyć trochę fasolek Bertiego Bota. Zwycięzca zabiera fasolki przeciwnika. By przystąpić do pojedynku, należy wnieść opłatę w fasolkach wszystkich smaków Bertiego Bota. Im bardziej zaawansowany pojedynek, tym więcej fasolek trzeba wpłacić. Jeżeli wygrasz pojedynek w pierwszej turze, zdobędziesz wszystkie fasolki przeciwnika. By wyzwać ucznia na pojedynek, wystarczy do niego podejść. Jeśli masz dość fasolek, zostaniesz zaproszony na pojedynek. Mój asystent, profesor Snape... Jestem nauczycielem, a nie twoim asystentem. Powiedział mi, że zna się odrobinę na pojedynkach i zgodził się obserwować wasze.
A teraz krótka demonstracja. Panie Potter, może spróbuje pan z panem Weasleyem? Nie sądzę. Czas podzielić drużynę marzeń. Panie Malfoy, proszę tutaj. Zobaczymy, czy poradzi pan sobie ze słynnym Potterem. Danie ci łupnia będzie czystą przyjemnością. Bardzo dobrze! Różdżki w gotowości? Kiedy doliczę do trzech? Boisz się, Potter? Chciałbyś. Raz, dwa, trzy! Dzisiaj, Potter, masz zaszczyt pojedynku z reprezentantem Wielkiego Domu Slytherinu. No, tak więc, tak jak widzicie, mamy teraz pojedynek z Malfoyem. I w ogóle troszeczkę mnie zastanawia jakby to spotkanie, to ugrupowanie właśnie tutaj wszystkich tych osób, ponieważ... Pokonał Ślizgona. Co za rozczarowanie. Serpensortia. Zostaw mnie! Co to było? Czy Harry właśnie syczał? O rany! To nie mógł być... Niemożliwe! Nie on! Jesteś wężołusty, Harry. Umiesz rozmawiać z wężami. Ale Harry, przecież z tego słynął Salazar Slytherin. Z rozmawiania z wężami. O nie! No właśnie. Teraz cała szkoła myśli, że jesteś jego potomkiem. Czy coś? Ale przecież nie jestem! A zresztą... Zobaczymy się później, Harry. Do widzenia, Harry. Tej nocy Harry długo leżał, nie śpiąc, i rozmyślał, czyżby był potomkiem Salazara Slytherina. Nie zobaczymy się na lekcji zielarstwa. Będę pracować nad eliksirem wielosokowym w łazience jęczącej Marty. Nie mogę uwierzyć, że Hermiona opuszcza lekcję. Lepiej chodźmy już na zielarstwo. Harry, szybko! To są prawdziwi przyjaciele. W momencie, kiedy Harry ma jakiś dylemat, to oni wolą sobie uciekać od niego, tak jak to było niedawno, zanim narrator powiedział, że Harry musiał troszeczkę przeleżeć, w ogóle nawet nie śpiąc. Tak więc, to są prawdziwi przyjaciele. Zamiast go wesprzeć, to po prostu mówią: do widzenia, Harry, dobra, tam idziemy stąd, Harry, w ogóle tam zamartwiaj się dalej, Harry, wywalone w ciebie. Co chciałem powiedzieć? Odnośnie tego pojedynku w wielkiej sali, to... Dla mnie to jest troszeczkę śmieszne, no bo rozumiałbym, gdyby to był pojedynek zorganizowany przez uczniów, w sensie na przykład przez tutaj dwóch naczelnych łobuzów szkolnych, czyli Freda i George'a, którzy nielegalnie dealują sobie fasolkami tam ze wszystkimi uczniami i innymi tam rzeczami, to zrozumiałbym, gdyby oni oczywiście to zorganizowali, ale w momencie, kiedy jest tam Snape, Lockhart, w zasadzie nauczyciele i oni poznali tak naprawdę prawdę odnośnie tego, że Harry jest wężołusty, no to... Nie wiem, trochę to jest dla mnie śmieszne. Ale z drugiej strony, no... Nie możemy... Co właśnie powiedziałam, Harry? A, teraz wszyscy będą z nas drwić w tym momencie. Wybacz, nie mam czasu. Uważaj, Potter! Tamta przynajmniej z nas drwiła, ta? Podobno twoja blizna porusza się jak wąż. Ja pierdzielę, jedna rzecz i zobaczcie, już jesteśmy przekreśleni w oczach dosłownie wszystkich, no nie? To jest masakra. Ale dobra. Musieli jakby zrobić coś takiego, ten cały pojedynek w wielkiej sali, dlatego że... No tak było wiadomo w filmie, książce i tak dalej, no nie? Więc... Chociaż to w jakiś sposób jest fajnie odwzorowane, jeżeli chodzi właśnie o adaptację filmowo-książkową. Niestety jednak nie jest to do końca dobrze odwzorowane, bo troszeczkę zostało to zrobione po łebkach, no ale no.
czego ja oczekuję od gier na temat Harry'ego Pottera lub o Harrym Potterze. Po prostu większość z nich wiadomo, że jest zraszowana, no bo była wydawana w czasie, kiedy film wychodził, więc wiadomo, o co chodzi. A teraz w końcu możemy wyjść na błonie Hogwartu i tą piękną pogodę, którą ja mam za oknem, możemy również zobaczyć w Harrym Potterze, tak więc let's go! Ach, kurde, dawno nie byłem... Kurde, dawno nie byłem na powierzchni. Ja pierdzielę. Czujecie ten zapach? Czujecie ten... te piękne powietrze? Te świeże powietrze przede wszystkim? Nie? A ja czuję. I co teraz? Może powiecie, że jestem szalony czy coś? Nie no. Dobra, idziemy przed siebie. Idziemy na lekcję zielarstwa. Bo trzeba pójść na lekcję zielarstwa, żeby przy okazji... jakieś punkty zebrać, jakieś sekrety odblokować, jakieś karty czarodziejów znaleźć. Wiecie, o co chodzi, no nie? W ogóle swoją drogą nagrywam to 1 kwietnia, w dzień, kiedy to zrobiłem trolla i ludzie niektórzy myśleli, że zaczynam Harry Potter i Komnatę Tajemnic na PS1, a się okazało, że to był troll z mojej strony, tak więc... niektórzy mogli się dać nabrać, za co oczywiście przepraszam, no ale chciałem troszeczkę wykorzystać sytuację. Może troszeczkę troll nie na miejscu, ale jak widzicie, następnego dnia macie pierwszy odcinek z Komnaty Tajemnic na PC-ta, więc nie ma co narzekać. Tylko tyle mogę powiedzieć od siebie. W ogóle fajnie, nawet droga jest zrobiona na lekcję zielarstwa. Ale zanim pójdziemy do Profesor Sprout, to wypadałoby tutaj zobaczyć co i jak. O, na przykład w taki oto sposób. Gulliver Pogby, 1750-1839. Ekspert w dziedzinie magicznych ptaków. Pierwszy odkrył znaczenie pieśni wróżebnej. Okej. Okay. Bardzo fajne. Bardzo fajny talent koleś odkrył. Aj. Witajcie na drugim roku zielarstwa. Jeśli ktoś mnie zapomniał, to jestem profesor Sprout. Zabierzmy się od razu do roboty. Dzisiaj nauczę was Defendo, zaklęcia odcinającego. Harry Potter, czy zechciałby pan wyjść na środek i jako pierwszy nauczyć się zaklęcia? Bardzo chętnie, profesor Sprout. Udajesz Hermionę, czy co? Teraz, panie Potter. Proszę skupić wzrok na symbolu przed panem. Widzisz różdżkę? Zaraz zacznie się poruszać wokół znaku. Kiedy znajdzie się bezpośrednio nad strzałką, wciśnij odpowiedni klawisz. To ćwiczenie ma 3 części. W każdej musisz być dokładny, by przejść dalej. Pierwsza runda, start! Ron tak w ogóle fajnie dopieprzył Haremu. Mówiąc, że a co, ty jesteś Hermiona, czy co? Nie powiem, śmiechłem z tego. Znakomicie, Harry. Przeszedłeś do następnego etapu lekcji. 5 punktów dla Gryffindoru. Druga runda! Start! No to cóż, trzeba się teraz nauczyć czaru Defendo. Jestem ciekaw, jak to będzie w praktyce wyglądało, bo na razie oczywiście to jest teoria. A praktykę za niedługo będziemy mieli. Znakomicie, Harry. Przeszedłeś do następnego etapu lekcji. 10 punktów dla Gryffindoru. Trzecia runda, start! I w ogóle też nie mogę wyjść z podziwu, że mamy ponad... Znaczy ponad, mamy praktycznie zaraz 400 punktów. To jest w ogóle dla mnie abstrakcja na pełnej, no nie? Masakra. Tyle punktów mieć zdobytych. Znakomicie. Zrobiłeś wszystkie ćwiczenia w świetnym stylu. 15 punktów dla Gryffindoru. Opanowałeś Defendo, Harry. Zasadziliśmy dzisiaj nasiona chwały. A teraz przejdźmy do wyzwania Defendo. Harry Potterze, witaj w wyzwaniu Defendo. Żeby je ukończyć, musisz znaleźć gwiazdę ukończenia, która znajduje się w korytarzu zaraz nad tobą. Postaraj się dotrzeć do niej jak najszybciej. Jeśli twój czas skończy się, zanim znajdziesz gwiazdę ukończenia, przegrywasz. Po drodze
Znajdziesz też mniejsze gwiazdki. Dadzą ci trochę czasu i poprawią wynik. Radzę, byś spróbował znaleźć wszystkie. Postaraj się, by zostało ci jak najwięcej sekund, gdy dotrzesz do gwiazdy ukończenia. Im lepszy będziesz miał wynik w chwili ukończenia wyzwania, tym więcej punktów ci przyznam. Niektóre drzwi i przejścia mogą być zablokowane przez pnącze i rośliny. Możesz oczyścić sobie drogę, używając Defendo. Ja mam takie tylko jedno pytanie. Czy czasem profesor Sprout nie nazwała tego czaru raz Defendo, raz Defendo? Tak mi się, nie wiem, czemu wydaje. Dobra, oczywiście tutaj mamy drzwi zamknięte. Myślałem, że Harry coś mądrego powie, ale no nie powiedział mądrego. No i co? Zaczynamy sobie, kurde, sprawdzian, który ma na celu... Nie wiem, czy udowodnić, czy sprawdzić, czy dobrze żeśmy opanowali lekcję zielarstwa i w ogóle opanowanie czaru Defendo lub Defindo, bo już nie wiem szczerze, jak na to mówić. Więc po prostu będę mówił raz tak i w ogóle to też dziwnie, jeżeli chodzi o profesor Sprout, bo nie wiem, czy na nią się już mówi w końcu profesor Sprout, czy profesor Sprout, bo raz mówią tak, to jest dla mnie po prostu dziwne. Tak czy inaczej, powiem wam szczerze, że troszeczkę z perspektywy czasu uważam, że trochę wersja na PS1 ma taki mocny niedosyt. W sensie, bardzo lubię właśnie te wyzwania, które robimy teraz, że po nauczeniu się danego czaru musimy przejść przez taką praktykę, żeby udowodnić, że jednak czegoś się nauczyliśmy. Co trochę szkoda, że tego nie było w wersji na PS1, bo w wersji na PS1 było bardziej... czasówka przed dostaniem się do danej lekcji i troszeczkę szkoda, że nie zrobili czegoś takiego w wersji na PS1, tak jak to zrobili tu w wersji PC-towej. Czuję trochę taki swoisty niedosyt, nie będę tego ukrywał. A co do samego wyzwania i samego tego, co tutaj ma miejsce, to no cóż, muszę przyznać, że graficznie arena prezentuje się bardzo fajnie, a soundtrack, no to sami sobie zresztą go posłuchajcie teraz. To jest w ogóle nutka, którą nawet lubię, aczkolwiek miałem jej dosyć w Więźniu Azkabanu, ponieważ ona za często leciała w Więźniu Azkabanu i to mnie troszeczkę triggerowało, nie będę tego ukrywał. O, a co tutaj mamy? Czyżby sekrecik? No nawet był, kurde, charakterystyczny dźwięk sekretu. No i mamy, kurde, kartę. Mamy chyba 13 kartę, no, z 40. Leopolda Smetwick, 1829-1910. Pierwsza brytyjska czarownica, która została sędzią Quidditcha. Nieźle. I w ogóle mamy tutaj 11 sekretów, tak więc... To będzie naprawdę długi, ale to długi challenge. Znaczy może nawet nie challenge, ale bardziej wyzwanie. To będzie naprawdę długie wyzwanie. Więc ja się zastanowię, czy czasem nie podzielić tego wyzwania na dwa odcinki. Bo raczej w jednym odcinku nie skończymy całego wyzwania Defendo. Nawet o tym nie myślę. Bo jest to po prostu no, w nadzwyczajnym świecie niemożliwe. Znaczy jest możliwe, ale odcinek by wtedy trwał z prawie godzinę. A jednak wolę czegoś takiego nie robić. Wolę jednak, żeby te odcinki były trochę krótsze, niż żeby one właśnie trwały po godzinie. Bo trochę słabo by było. Przynajmniej ja tak uważam. I dobra, teraz się upewnimy, czy aby na pewno wszystko mamy zrobione jak powinno. Z tego co widzę, na razie tutaj nie możemy niczego zaczarować, więc idziemy teraz do gwiazdy. Idziemy do gwiazdy zadań. Przecina też sznury podtrzymujące różne przedmioty. No, oczywiście, że tak. To na razie nic nie możemy zrobić i mamy 14 gwiazdek zadań do zebrania. O kurde, no to... To nie ma co się dziwić, że tu jednak trochę czasu spędzimy. Nie oszukujmy się. Dobra, tutaj nic nie ma? Klumpy wyrzucają czasami chmury trującego gazu. Unikaj ich lub przecinaj ich nogi za pomocą Defendo. Okej. Okay. Dobra, zanim przetniemy i zanim tam zrobimy, co musimy zrobić, to zejdźmy może na dół najpierw. A, fajnie. Irytek.
I to był trzeci z 11 sekretów. No to widzicie, od razu sekret żeśmy, kurde, odkryli. A wiecie, skąd ja skojarzyłem, że to jest sekret? Stąd, że po prostu na dole są fasolki i jakieś dziwne zejście na dół jest. Lupa od nogi. Możesz go wziąć i rzucić. Jezu, profesor Sprout, ja rozumiem wszystko i tak dalej, ale po co w tym momencie przerywasz? Jak ja tego bardzo nie lubię, serio, ja autentycznie nie lubię tego, jak ktoś mi w zdanie wchodzi. Zresztą chyba nikt normalny tego nie lubi. Tak więc zaraz, zobaczmy, co tutaj jest u góry. No i elegancko, w sumie przecięliśmy linę tak, jak powinniśmy to zrobić, więc tu u góry chyba nic nie ma, a przynajmniej nic na to nie wskazuje, żeby było. Ale się mimo co zresztą upewnię. Tam u góry coś podejrzanego jest. Ale dobra, tam chyba nie ma co nawet iść, bo tam i tak się nawet nie dostaniemy, więc dobra, nieważne. Są nawet i trolle jeszcze. Ale my tutaj tego trolla zaraz weźmiemy za fraki i go wyrzucimy tam, gdzie jest jego miejsce. No, i spadaj stąd. Dobra, mamy następną gwiazdkę. I chochliki kornwalijskie. W ogóle podoba mi się też połączenie jakby tego. Połączenie, wiecie, sekcji z błonią Hogwartu i z tym tutaj o pomieszczeniem, no nie? I mamy dodatkowy ten, dodatkowy pasek zdrowia. Nice. Co to za karta nam wyleciała teraz? Merwin złośliwy, średniowiecze, uznawany za twórcę większości złych uroków. Złośliwy mówisz? No to jak parę osób, które w sumie znam, a mam sporo złośliwych kolegów, lub po prostu kolegów, którzy mają cechę złośnika takiego typowego. Ja sam czasami od czasu do czasu jestem złośnikiem. Nie będę tego ukrywał. Ale przynajmniej szczery jestem, więc to jest chyba najważniejsze, no nie? Lepiej być szczerym, niż żebym miał skłamać. Dobra, co, czy coś tutaj mamy? Nie. Absolutnie nie. No i w ten sposób sobie odblokowaliśmy dojście do trzeciej gwiazdki. Dokładnie tak. Teraz sprawdzamy, czy można coś zaczarować. Nie można. Tutaj możemy co jedynie te doniczki. Okej. I będziemy teraz tak długo czarowali, aż wszystkie fasolki zdobędziemy. Kurde, mamy już ponad tysiaka, 1066. To jest całkiem dobry wynik. Dobra, tu na razie nic nie ma. Te kolczaste rośliny strzelają kolcami, kiedy podejdziesz za blisko. Unikaj ich, przecinaj ich uwagi za pomocą wiklinu. No shit Sherlock, jeżeli chodzi o strzelanie kolcami. W końcu... A może nie? Najpierw tutaj zobaczmy, co tutaj jest. A nie, tam się nie dostaniemy, dobra. Myślałem, że to jest taki długi pasaż, ale jednak się okazało, że to nie jest taki długi. Dobra, może nie pasaż, tylko długi pasek, to chciałem bardziej powiedzieć. Dobra, rzucamy czar. I teraz ta platforma powinna nam tutaj zjechać. Dokładnie tak. I muzyka się w ogóle zmieniła. No taką trochę mroczniejszą. Oj, 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 nie jest dobrze. A, i tu już obie liny zostały przecięte, dobra. Kumam, o co chodzi. Teraz tylko znaleźć książeczkę od zapisywania. I będziemy mieli wszystko na dzisiaj zrobione, przynajmniej na tą część odcinka. Ponieważ jeszcze trzeba będzie zrobić kontynuację. O, o wilku mowa, jeżeli chodzi o książeczkę. To akurat tutaj mamy. I żadnego sekretu już nic? Nie możemy tutaj nic zaczarować, żeby gdzieś się dostać? Naprawdę? Serio? Witando można także wykorzystać do przecinania innych rzeczy. Wypróbuj je na tamtej pajęczynie. Okej, okay, fajnie, możemy wypróbować to na tamtej pajęczynie, ale na razie tego nie zrobimy, dlatego że będziemy kończyli sobie ten odcinek w tym otóż miejscu, tak więc
Widzimy się, moi drodzy, w kolejnym odcinku, gdzie będziemy dalej kontynuować wyzwanie Defindo, ponieważ mówię, no nie chcę, żeby cały odcinek polegał na tym wyzwaniu. I no co, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na socjale, linki są pozostawione w opisie, czyli grupa na Facebooka, Discord oraz Instagram, w szczególności na grupę na Discord oraz Facebook, dlatego że tam integrujemy się wszyscy razem, a na Instagrama dlatego, że jeżeli nie dostaniecie powiadomienia o tym odcinku, jak i o innych filmach, to na Instagramie będziecie mieli powiadomienie, jeżeli na YouTubie oczywiście wam nie przyjdzie. To by było na tyle, dzięki za uwagę, trzymajcie się i cześć!